dyrektor do spraw administracyjnych klubu Inspire, Paweł Pabian. Dziękuję, dziękuję. Rawajdę tu puchę całą. Dobrze, że nie mam tego projektu, trzeba się ruszać. Nowy rok, nowe plany, nowe Toastmasters. Czego sobie zazwyczaj życzymy, kiedy się dzielimy podczas Świąt Bożego Narodzenia przy jajecznym opłatku, przy opłatku dzieląc się, że ten rok będzie lepszy, że będę więcej biegał, będę więcej ćwiczył przed Eurosportem w telewizji, prawda? Ale takie założenia, że będę lepszy, będę więcej biegał, będę więcej uprawiał sportu, będę robił czegoś więcej, to w zasadzie równa się temu samemu, że wasze życie, nasze życie i moje życie będzie wyglądało tak samo, jak wyglądało do tej pory. I będę w tym samym miejscu, w którym jestem teraz. Rok temu, dokładnie w styczniu, w połowie stycznia, byłem na spotkaniu takiej firmy DLB Centrum Odszkodowań. Było to spotkanie branżowo, rozwojowo, motywacyjno, produktowe, czyli połączenie wszystkiego i niczego. Ale jedna bardzo ważna rzecz, jeszcze wtedy tego nie doceniałem, a mianowicie zapisywanie planów. Wiadomo, że nie można sobie powiedzieć, w tym roku będę biegał, tak jak Mirek, dwa razy w tygodniu, bo to będzie bardzo ciężkie. Ten plan sobie trzeba ustalić, różne poziomy. Trzeba go sobie, mówiąc po naszemu, zesmartować. W tamtym roku mówiłem, co to znaczy plan smart, między innymi, bo jest jeszcze kilka innych technik. Ale odkryłem to, czego nie doceniałem rok temu, że wszystko trzeba sobie notować. Bo notowanie, pisanie i zapisywanie tych planów, celów powoduje, że my już w tym momencie materializujemy. Dokładnie rok temu zapisywałem sobie w kalendarzu, nowym kalendarzu, 5 celów, które zamierzam spełnić w 2014 roku. W 2014 roku, wykryś to. Już pisałem. Okej. I nie wracałem do tego. Zostawiłem to. Zapakowałem, opisałem to na kartce A4, zapakowałem w list i pan mówca z DLB powiedział, że dokładnie za rok, 24 któregoś tam grudnia, ten list do mnie dojdzie. Doszedł. Okazało się, że wszystkie 5 celów zostało spełnione. Wszystko, co sobie założyłem na tamten rok, zostało spełnione, oprócz jednej rzeczy, która spełniła się 1 stycznia. Ale wliczam to jeszcze w stary poczet. Jestem naznaczony, zaręczony, możecie mi później podać brawo. Mniej więcej w połowie roku Andrzej powiedział to oficjalnie, może planował wcześniej, jako już nowy prezes klubu, że do końca roku mamy zamiar zebrać ponad minimum 20 członków w klubie. Udało się, bo sekretarz to zapisał, bo cały czas o tym mówiliśmy, prawda? Na ostatnim spotkaniu zarządu postanowiliśmy też, co stanie się w nowym roku. To wy stanowicie siłę tego klubu. To, że dzisiaj tutaj jesteście, świadczy o tym, że jesteśmy naprawdę mocni. Na ostatnim spotkaniu obraliśmy nową ścieżkę w klubie. Chcemy połączyć i będziemy łączyć dwie trudne kwestie, bardzo trudne kwestie, które nie idą ze sobą w parze. Czyli luz i profesjonalizm. Jak być luźnym, swobodnym, śmiesznym, tych Krzysiek, a zarazem profesjonalnym, wartościowym, tak, że przyjdą tutaj goście, nowi członkowie, by nie doszli do wniosku, że a, goście dobrze się bawią, fajna zabawa. Tylko powiedzieli, super atmosfera i można się czegoś nauczyć. Naprawdę, czegoś się można nauczyć. Jak to połączyć? To jest proste i trudne. Prosto się o tym mówi, trudniej się wykonuje. Jak być luźnym? Podstawowa rzecz. Po prostu bądźcie sobą. Patrzę na każdego po kolei i widzę, że każdy po kolei zaczyna kreować swój styl. Nie zmieniajcie go. Dążcie do tego, w czym czujecie się najlepiej. Karol super inspiruje. Krzysiek, to był twój dzisiaj najlepszy projekt. To, jak opowiadasz różne kwestie, jaki masz luz, mówisz o niczym, widzę, że w tym się czujesz najlepiej. Bez obrazu, Krzysiek, naprawdę. Tak. Nie, mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ w pewnym momencie się w klubie zatraciłem, tak jak już to wspominałem na jednej z poprzednich mów.
że dążenie do czegoś idealnego, do bycia takim, grzesiakiem, takim Anthonym Robbinsem, takim Brianem Tracy, który bez zająknięcia mówi przez 45 minut i nawet nie przewnie śliny, bo tego nie potrzebuje, bo ma dodatkowe kanały w swojej buzi, gdzie mu to tam wszystko spływa. I ma taki psinotok, potok służy, nie musi się w ogóle zatrzymywać. No nie. Każdy musi kreować swój własny styl. I ja za bardzo zapędziłem się do przodu, niestety. Musiałem cofnąć się parę kroków do tyłu i poszukać siebie w tym wszystkim. Kreując to swoje akwarium, niech się tak wyrażę, powoduje, że stajemy się w tym coraz lepsi. A wszystkie projekty i to, co jest obok, rozwijanie się w tym klubie, czyli zmniejszenie ilości paramowy, modulacja głosem, wszystkie projekty z podstawowego podręcznika, z podręczników zaawansowanych, mają pomóc nam w tym, żeby jak najlepiej wykreować siebie. I to jest właśnie ten luz. Bądźmy sobą, po prostu. Jeżeli ktoś ma ochotę przeknąć, niech przeknie, bo to wzmocni przekaz, prawda? O seksie się nie mówi, nie mówmy, ale jak ktoś chce coś powiedzieć, może czasem coś wstawić. Jak zarazem być profesjonalnym? Profesjonalizm w naszym klubie będzie polegał na tym, że oceny i dawanie feedbacku będziemy musieli tego mocniej przyłożyć. Nie będę wskazywał tutaj palcami osób, którym niektóre projekty nie powinny zostać zaliczone, ale mi, z Competent Communicator, powinno nie zostać zaliczonych co najmniej 3 projekty. One nie zostały zrealizowane tak, jak powinny być, ale zostały przepchane. Zdarzyło się wśród kilku mówców później, taka sama sytuacja się zdarzyła. Tak być nie może. Kasia, i tu chcę cię wynieść na niebiosa, że sama doszłaś do tego, że projekt należy poprawić. I myślę, że to dało ci bardzo dużo. Prawda? Ponieważ spadłaś z tego stołka, ale skoczyłaś na niego. Z powrotem. Zrobiłaś tydzień czy 2 tygodnie później mowę, która była o 300% lepszą. Dlaczego? Bo ludzie muszą się uczyć na własnych porażkach. Jeżeli nie upadniesz na dno, nie dotkniesz tego sam, to się nie podniesiesz do góry. Prawda? Dlatego od tej pory nie zaliczanie mów, bo jeszcze jest innych kilka kwestii, ale na tym chciałem się skupić, na tej mowie najbardziej, że nie zaliczanie mów nie traktujmy od tego momentu jako coś, że jestem do dupy, że nie dam rady, tylko coś, co spowoduje, że odbijecie się od tego dna, na które tam zejdziecie, po to, żeby odbić się i poskoczyć jeszcze wyżej.